Znajdujemy się na imprezie LAN Party. Gramy w grę w Quake. Impreza odbywa się po raz ósmy. Pierwszy raz spotkaliśmy się w 2016 roku. Z roku na rok mamy coraz większą frekwencję. Na pierwszej imprezie mieliśmy zaledwie 8 osób. W tym roku mamy prawie 50. Imprezy LAN Party organizowane są przez graczy na całym świecie, różnych gier. Ludzie spotykają się, łączą komputery w sieć i rywalizują ze sobą. Gramy w różnych trybach, 1-1, 2-2. My gramy w pierwszą część Quake'a, to jest dosyć stara gra, nawet bardzo stara, wydana w 96 roku. Co roku zrzucamy się na jakieś nagrody, organizujemy turnieje, ale bardziej jest to spotkanie towarzyskie niż stricte jakieś oficjalne zawody. Dlatego, że generalnie jest czysta umiejętność grania. Tu nie ma skórek, tu nie ma sklepu, tu nie ma gdzie wydawać eurasków, nie ma wysyłać SMS-ków, nie jest tak jak w Fortnite'ach, w CS-ach, skiny, bronie, 7 podstawowych, 8 podstawowych broń, gramy, bijemy, kto jest lepszy, kto jest szybszy, kto lepiej zna mapę, kto lepiej strategię, wtedy jest w stanie wygrać, ugrać. Oczywiście są turnieje nie na taką skalę, ale są turnieje organizowane, dużo jest też za granicą robionych imprez. Więcej jest to już jeszcze LAN party nadal, bo jednak jest nas, tak bym śmiało mógł powiedzieć, około 500 aktywnych graczy i to mogę powiedzieć śmiało na całym świecie. Około 500 osób. To jest już takie... Oczywiście kiedyś było też... Ta impreza też jest wzorowana trochę na KuCon'ie. Bo KuCon kiedyś w Stanach, w Stanach zrobili oczywiście firma ID Software, która wyprodukowała pierwszego Quake'a, drugiego, trzeciego i czwartego. Oni zrobili coś takiego, że bring your own computer, czyli przyjedź ze swoim komputerem, my ci damy stół, damy ci internet i możesz grać sobie z kim chcesz. Bo przyjeżdża, tylko tam przyjeżdża parę tysięcy ludzi i hala jest, no... Tylko oczywiście nie ma takich, tak jak u nas, tak? My już jesteśmy, każdy już ma, że tak powiem, rodzinę, dzieci. My już nie jesteśmy w stanie spać na krzesłach, na ziemi. No musimy mieć jakieś warunki, jakiś hotel, tak jak jest tutaj. Gramy na dole, śpimy na górze, więc to jest rewelacja dla nas, tak? Hotel już współpracuje z nami kilka lat. Bardzo pozdrawiamy serdecznie całą ekipę Zodiaka i w ogóle Zodiak. Super wszystko jest, także wszystko dla nas zawsze robią, stoły, miejsce, jedzenie, kuchnia. Także wszystko jest tak jak powinno być, także elegancko. Po bracie generalnie zacząłem grać, bo on też ze starej gwardii, więc od 2005 roku właściwie gramy i zjeżdżaliśmy się w różnych miejscach w Polsce. Tutaj jest takie centralne miejsce, więc tutaj najczęściej ostatnio właśnie się odbywały te eventy. No i to już od kilku lat trwa, atmosfera jest świetna, no świetnie ludzie przyjeżdżają z zagranicy i... No super, naprawdę, no świetna zabawa. Jest to gra, która no jest jedyna w swoim rodzaju. Fizyka gry i tak dalej. No jest naprawdę niesamowita atmosfera tutaj. Mamy tutaj bardzo fajne warunki, bo zazwyczaj na tego typu lanach jest tak, tego typu wydarzeniach, że no, mamy te komputery, gramy i na przykład, no ale śpimy gdzieś tam na ziemi, na jakichś karimatach i tego typu rzeczach. Tutaj jest akurat tak, że mamy hotel, mamy bardzo dobre warunki. Jedzenie możemy sobie zamówić. Mamy pokoje, gdzie możemy się wyspać. Także no, są odpowiednie warunki do tego, żeby grać większość dnia, a potem troszeczkę sobie odpocząć.